misjonarzami. Niedziela w Rio de Janeiro. Kardynał Odilo Pedro Scherer z São Paulo jest przekonany, że Światowe Dni Młodzieży w Rio de Janeiro dotkną głęboko serca młodych ludzi. Wierzę, że spotkania z papieżem Franciszkiem bardzo mocno zaznaczą się w życiu młodych ludzi, przytacza wypowiedź kardynała Scherera i WTN News. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że Światowe Dni Młodzieży odbywają się w Rio de Janeiro i mamy nadzieję, że przyniosą one wiele dobra dla ewangelizacji, dodał kardynał. Odpowiadając na pytania dziennikarzy podczas konferencji prasowej, purpurat z Brazylii podkreślił, że te dni niosą dużo nadziei dla młodzieży w Kościele. Kościół pracuje bardzo wiernie z młodzieżą od wielu lat, od pierwszego Światowego Dnia Młodzieży, który odbywał się w latach 80. Kościół stara się wejść w dialog z młodzieżą, a zatem Światowe Dni Młodzieży są propozycją, którą Kościół chce pokazać młodym ludziom, podkreślił kardynał Scherer. Kardynał z São Paulo podkreślił również, że papież Franciszek nie jest idolem, ale to on pomoże młodym ludziom zrozumieć kryzys współczesnej kultury, jak również znaczenie postaci ojca. Żyjemy w kryzysie kulturowym i w społeczeństwie konsumpcji, a celem tego wydarzenia, jakim jest spotkanie w Rio de Janeiro, jest to, aby młodzi ludzie odnaleźli odpowiedzi na podstawowe i egzystencjalne pytania, kontynuował kardynał Scherer.